W dystansie. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich na spotkaniu, podczas którego białostoccy twórcy profesjonalni otrzymają stypendie artystyczne prezydenta miasta Białegostoku. Witam pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Witam wszystkich stypendystów no i gości, których nieliczna grupa przybyła na to spotkanie w związku z warunkami epidemii, w jakich żyjemy, funkcjonujemy. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 49 wniosków w sprawie przyznania stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym na 2021 rok. W wyniku oceny formalnej 8 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Pozostałe zostały zaopiniowane przez Komisję Stypendialną w składzie Edyta Mozyrska, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przewodnicząca komisji, Anna Pieciul, kierownik Referatu Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, Beata Lewkowicz, inspektor w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu oraz pani Jolanta Koller-Szumska, główny specjalista w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu. Prezydent Białegostoku zdecydował o przyznaniu 13 rocznych stypendiów na łączną kwotę 170 tysięcy złotych. Otrzymują je następujące osoby, które po wyczytaniu bardzo proszę o podchodzenie do pana prezydenta i odbiór dyplomów. Tak, i później zostajemy tutaj z nami. Pani Katarzyna Breczko, dziedzina muzyka, projekt pod nazwą Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Koncert poświęcony pamięci Józefa Bartoszko w 80. rocznicę spalenia Wielkiej Synagogi Żydowskiej w Białymstoku, 14 tysięcy złotych. Pani Paula Czarnecka, dziedzina teatr, projekt pod nazwą Maskotka Esperanto, monodram lalkowy z użyciem projekcji, animacji multimedialnych i współczesnych form lalkowych, 19,5 tysiąca złotych. Pani Bożena Elżbieta Grzybek, dziedzina sztuki wizualne, projekt pod nazwą Okrągła 30, 14 tysięcy złotych. Pani Magdalena Toczydłowska-Talarczyk, dziedzina sztuki wizualne, projekt pod nazwą Spacerownik rodzinny, 11 tysięcy złotych. Pan Tomasz Brański, dziedzina sztuki wizualne, projekt pod nazwą Nora Ney i stare kino w przedwojennym Białymstoku, 13 tysięcy złotych. Pan Andrzej Kłopotowski, dziedzina opieka nad zabytkami, projekt pod nazwą Osiedlownik 3, 10 tysięcy złotych. Pan Zbigniew Nasiadko, dziedzina muzyka, projekt pod nazwą Ballady z nad Narwi i Bugu, Słopiewnie, Rozgłośnie, 14 tysięcy złotych. Pan Bogusław Florian Skok, dziedzina fotografia, projekt pod nazwą Plenerowa wystawa fotograficzna w 30. rocznicę strajku MPK w Białymstoku, 7,5 tysiąca złotych. Pan Karol Smaczny, dziedzina teatr, projekt pod nazwą Podmieniony syn, spektakl teatru lalek inspirowany opowiadaniem autorstwa Mirosława Mniszewskiego pod tym samym tytułem, 19,5 tysiąca złotych. Pan Dominik Sołowiej, dziedzina sztuka filmowa, projekt pod nazwą Nauczycielski klub literacki w Białymstoku, historia ludzi, historia miasta, 12 tysięcy złotych. Pan Jakub Sosnowski, dziedzina literatura, projekt pod nazwą Wuj Krasnolud na Podlasiu, część druga, 11,5 tysiąca złotych. I pan Kamil Śleszyński, dziedzina fotografia, projekt pod nazwą Mechanizm ożywiony, 12 tysięcy złotych. Stypendystą prezydenta został także pan Marek Kochanowski, który jest nieobecny, w dziedzinie literatura, projekt pod nazwą Powiastki pandemiczne, zbiór opowiadań, 12 tysięcy złotych. No więc może chwilę na wspólne zdjęcie i za chwilę poproszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni Państwo, drodzy stypendyści, prawie 100% obecność przy, no powiedzmy sobie, takiej ciężkiej dosyć zimie, to oznacza, że po prostu pracujecie cały czas i nie próżnujecie. Proszę Państwa, trochę historii. Po raz 15 dzisiaj zostały wręczone te stypendia. No i tak się składa, że po raz 15 przeze mnie, bo jestem już 15 rok
czyli zostały jakby ustanowione. Jestem już 15 rok prezydentem. Tak sobie żartuję, że stały się modne miesięcznice. Ja od czasu do czasu te miesięcznice obchodzę, ale takie wewnętrznie. Niedługo będzie 170 miesięcznica już. To już całkiem sporo. No ale to jest właśnie, składa się na te 15 lat i 15 lat współpracy z twórcami. Łącznie 2 miliony 950 tysięcy przeznaczyliśmy przez te 15 lat, a w tym roku to jest 300 tysięcy. 300 tysięcy złotych, z tym, że w podziale na tych stypendiów było w sumie około 350, a w podziale na młodych twórców i profesjonalnych to jest 10 do 13. Dla Państwa 13. I w tym roku ta kwota to jest 300 tysięcy złotych i no, to jest taka wiadomość może gorsza, ponieważ wpłynęło łącznie 91 wniosków, to została wyczerpana cała pula tych 300 tysięcy złotych, czyli dla Państwa 170, a dla tych młodych pozostałe 130 tysięcy. No to tyle o pieniądzach, chociaż oczywiście artyści, twórcy nie tworzą dla pieniędzy, prawda? No ale coś tam od czasu do czasu muszą kupić, zjeść i z samą miłością do twórczości żyć się nie da. W związku z tym wspomagamy, żebyście Państwo mieli siłę po prostu na to tworzenie. Także serdecznie jeszcze raz gratuluję. Mam nadzieję, że te stypendia zostaną dobrze spożytkowane i że dadzą Państwu tego powera, tej siły do właśnie dalszych działań, bo dziedzina, no wiele dziedzin życia społecznego, one dążą do nieskończoności. To jest możliwości, po prostu jest nieskończenie dużo. Natomiast oczywiście kwestia tych zasobów, prawda, i tutaj tworzyć można, ta twórczość jest tysiące lat już robiona i ciągle można zrobić coś nowego, więc myślę, że każdy z Państwa znalazł pewną taką sobie ścieżkę, taką niszę, w której pracuje, w której się rozwija. Z wieloma osobami już spotykaliśmy się właśnie wielokrotnie tutaj i życzę Państwu, żeby ten rok, który nastał, no był takim rokiem, który da możliwość wyjścia do ludzi, bo twórcy nie tworzą dla siebie. Żaden twórca nie tworzy do szuflady, bo to jego nie satysfakcjonuje, on tworzy dla ludzi. Wystarczy brawa i już jest ta zapłata, prawda? Czasami oczywiście jest coś więcej, ale no, taka jest dusza artysty, taka jest dusza twórcy, że jest istotą absolutnie wrażliwą społecznie, lubi przebywać z ludźmi, tworzy dla ludzi i dlatego też chcemy, żebyście Państwo dobrze się czuli w Białymstoku. Zresztą muszę tutaj pochwalić, bowiem nie wiem kogo, wszystkich nas, bo i trochę się pochwalić, bo nie do wszystkich to dotarło, że w najnowszych badaniach Komisji Europejskiej, czyli ciała bardzo ważnego, Białystok jest najlepszym miastem do życia w Europie, żeby było jasne, wśród 83 badanych miast z całej Europy zajęliśmy pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu jakości życia. Ale w wielu też dziedzinach bardzo wysokie rankingi. Oczywiście to wynika z głosowania mieszkańców, to z badań wynika. To nie wynika z tego, że tak wyszło z jakichś czynników. Po prostu ludzie głosowali w tych 83 miastach i w Białymstoku wyszło to najlepiej. Drugie miejsce Gdańsk, trzecie miejsce Ostrawa. I proszę sobie wyobrazić takie zestawienie, takie zbicie. W Białymstoku 95% respondentów pytanych jest zadowolona z poziomu życia. A ile w Sztokholmie, jaki procent w Sztokholmie jest zadowolony? Niech ktoś zgadnie, może ktoś nie wie. Oni są na ostatnim miejscu. 20%. A w Białymstoku jest to 90-95%. No, nikt by oczywiście nie postawił złamanego grosza na Białystok i wszyscy by przegrali. A okazuje się, że ta praca jednak, i to właśnie praca wszystkich środowisk, bo to nie jest tak, że wybudowane drogi czy ulice, prawda? To nie jest tak. Nie żyje się tylko samymi drogami. Życie jest bardzo skomplikowane i my staramy się właśnie rozwijać wszelkie dziedziny życia na miarę naszych dosyć no, skromnych możliwości, ale mi przez te ostatnie właśnie te 15 lat te możliwości były dosyć duże.
bo to około, no, około 4 miliardów złotych przeznaczonych na inwestycje. Te budżety rosły, po raz pierwszy w tym roku jest mniejszy, ale dla państwa nie jest mniejszy. Także tak to wygląda. Taka krótka historia, troszeczkę jakby informacji też, bo ja wiem, że te informacje, dzisiaj jest taki zalew informacji, że nie wszystkie te ważne, które chcielibyśmy usłyszeć, docierają, dlatego będziemy promować się właśnie tym miastem najlepszym do życia, a myślę, że państwo też to podzielacie. Dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz. Poproszę jeszcze o zabranie głosu pana Dominika Sołowieja jako stypendystę prezydenta. Wszyscy nie mogą, więc przynajmniej przedstawiciele. Zapraszam, bardzo proszę. Tylko zapraszam tu do mikrofonu, dobrze? Bo transmisja, live. Panie prezydencie. Do mikrofonu. Bo... Panie prezydencie, szanowni państwo. No cóż, bardzo dziękuję za przyznanie stypendium. Ja urodziłem się w Białymstoku, mieszkam i pracuję w Białymstoku i przez następne 50-60 lat, mam nadzieję, w Białymstoku w zdrowiu funkcjonować. A że mieszkają to wyjątkowi ludzie, a ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, to stworzyłem projekt poświęcony fenomenalnemu środowisku literackiemu funkcjonującemu od wielu lat w Białymstoku. Nauczycielski klub literacki zrzeszający nie tylko nauczycieli, ale też ludzi młodych. To są ludzie, którzy no, przed pandemią bardzo regularnie się spotykali, rozmawiali ze sobą, tworzyli swój warsztat literacki i chciałbym właśnie z nimi się spotkać na przestrzeni roku, by zapytać o inspiracje literackie i o tym, porozmawiać o tym, jakie miejsce w ich twórczości zajmuje Białystok. No, mam nadzieję, że powstaną bardzo interesujące filmy. Pierwszy już jest zrealizowany, bo jak tylko otrzymałem informację o przyznaniu stypendium, natychmiast rzuciłem się w wir pracy, więc też zachęcam państwa do oglądania filmów poświęconych nauczycielskiemu klubowi literackiemu. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Dziękujemy serdecznie za spotkanie, a Białostoczan, naszych widzów, zapraszamy do śledzenia aktywności fantastycznych białostockich twórców, no, którzy niedługo będą mogli zaprezentować efekty swojej pracy. Dziękujemy bardzo za obecność, za spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.